Dobrze, gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjął start Parsek i on przez moment prowadzi, atakuje go Mohacz. Mohacz przed Parsekiem. Dalej Fazza i Szeblat Al-Khalediyah koło siebie. Dalej Monmur Hipkosak. Nesma Al-Mels na miejscu szóstym. Na ostatnim Prada di Panjir. Parsek schodzi na kanat, natomiast Mohacz idzie bardzo szeroko, daleko od kanatu. Środkiem toru pozostałe konie. Na trzecim miejscu w tej chwili jest Fazza Al-Khalediyah. Na czwartym Szeblat. Dalej Monmur Hipkosak. I tam dwie długości za nim Nesma i Prada di Panjir. Teraz stawka się troszkę zgrupowała. Parsek z Mohaczem z przewagą trzech długości nad Fazzą Al-Khalediyah. Konie mają do celownika jakieś 1300 metrów. Czwarte miejsce Szeblat. Na piątym galopuje Monmur Hipkosak. Na ostatnim z dużym wysiłkiem Prada di Panjir. Już wysyłana. Konie na łuku, a więc jakieś 1000 metrów do celownika. Parsek teraz troszkę zarobił przy kanacie. Reszta idzie od tego kanatu jak najbardziej w pole, daleko. Mohacz prowadzi całą grupę. Za Mohaczem Szeblat i Fazza Al-Khalediyah. Monmur Hipkosak. Na ostatnim miejscu cały czas Prada di Panjir galopuje z coraz większym wysiłkiem, natomiast Nesma Al-Mels utrzymuje się jeszcze w grupie. No, Parsek tak jakby troszkę słabo, on idzie przy kanacie, on troszkę zyska na łuku, ale tam jest grząsko, polem Mohacz, za nim pozostałe konie. Parsek ucieka od kanatu i jeszcze prowadzi, atakuje go Mohacz. Mohacz chyba już jest pierwszy. Za Mohaczem idzie Fazza Al-Khalediyah. I Fazza Al-Khalediyah objął prowadzenie, w ślad za nim Monmur Hipkosak. I dwa siwe Araby na pierwszych dwóch miejscach. No, broni się bardzo dzielnie Fazza. Fazza pierwszy, na drugim miejscu Monmur Hipkosak, ale traci w tej chwili dystans do prowadzącego konia. Fazza Al-Khalediyah pierwszy i Fazza Al-Khalediyah wygrywa gonitwę. Drugi Monmur Hipkosak, trzecie miejsce Nesma Al-Mels, czwarty Mohacz, piąta Prada di Panjir, szósty Parsek, na ostatnim miejscu Szeblat Al-Khalediyah.